słychać, dlatego przypominajmy sobie mikrofon. Jeżeli mikrofon mamy skierowany w stronę ust, na pewno ten translator przetłumaczy na język pisany. Ale jeżeli będziemy mieli z boku gdzieś, czy za daleko, to po prostu to nie zostanie zrobione. Ja nie ukrywam, tak Monika się uśmiecha, my musimy parę sesji wstecznych wszystkie przesłuchiwać, wypełniać ręcznie i... Tak, oczywiście. No, oczywiście, to na próbę dzisiaj, szanowni państwo, dzisiaj na próbę mamy darmową aplikację, ten translator, i będziemy wiedzieć, czy to nam się spełnia. Jeżeli nie, to dzień, dwa, trzy, trzeba siedzieć i całą sesję pisać i skorygować tą wizję. Pomyślimy też i o projektorze, bo to też nas będzie kosztować, nie? To wszystko. Ale proszę, jest więcej mikrofonów, nie przełączajmy i mówmy prosto do mikrofonu. Sąsiad sąsiadowi niech pomoże, odpowie, zwróci uwagę też mikrofon. Przypominam niektórych, że jutro mają szczepienia, panie Darek. Zaczynamy już drugą turę szczepień, powtórka, i mam nadzieję, że będzie jak najlepiej. I na razie szczepimy samej Pfizer. Dzień dobry państwu, minęła godzina 13. Otwieram obrady 28. sesji Rady Gminy w Kozielicach. Stwierdzam, że na stan 15 radnych jest 14 obecnych, także mamy forum, możemy obradować. Witam na wstępie pana wójta gminy Kozielice, pana Piotra Rytkowskiego. Witam panią skarbnik Jolantę Szczendor. Witam panie i panów radnych. Witam panią dyrektor szkoły, panią Beatę Reimer i pracownika Biura Rady, panie Marysie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Szanowni państwo, czy są jakieś propozycje do zmian w porządku obrad 28. sesji Rady Gminy? Przewodniczący, Wysoka Rado, nastąpiła pewna zmiana w międzyczasie pomiędzy obradami komisji a dzisiejszą sesją. Uchwała budżetowa została troszeczkę zmieniona kwotowo i podczas w punkcie zostanie to dokładnie omówione. Dziękuję, panie wójcie. Czy są jeszcze jakieś propozycje do zmian porządku obrad? Jeżeli nie ma,
przechodzimy do przyjęcia porządku obrad 28 sesji Rady Gminy. Proszę, przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu z obrad 27 sesji Rady Gminy w Kozielicach. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do protokołu? Proszę, pani Monika. Czy protokół był zamieszczony na BIP-ie? Tak. Można sprawdzić, było... W jakim miejscu jest umieszczany, bo nie mogłam znaleźć. Normalnie tu, gdzie wchodzi pani w zakładkę w BIP-ie uchwały 2021, sesja, numer sesji i tam jest protokół do danej sesji. No to do godziny 12 jeszcze nie było. Proszę mi wierzyć, kilka dni temu sprawdzałem, był. Niemożliwe, żeby go nie było. To jest niemożliwe, żeby go nie było, bo kilka dni temu sprawdzałem. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. Co, nie ma? To może tak. Może później w przerwie pokażę, gdzie szukać. Dobrze. Jeżeli więcej uwag nie ma, przechodzimy do przyjęcia protokołu z 27 sesji Rady Gminy w Kozielicach. Przystępujemy do głosowania. Protokół przyjęty został 11 za, przeciw 0, wstrzymały się 3 osoby. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym. Otwieram dyskusję. Proszę. Proszę, pan radny Sójka. Panie Wójcie, mam pytanie dotyczące punktu 11. Przedostatnia, może trzecia linijka od końca, jeżeli chodzi o ten punkt. Przypis deklaracji 402
633, wpłaty 106 tysięcy. Ja rozumiem, że te 106 tysięcy to jest za pierwsze 3 miesiące marca? Korzystając z okazji, punkt 14. Pan wspominał na ostatniej Komisji Oświaty o zmianie uchwały dotyczącej opłat za śmieci. W związku z tym, że pojawia się stawka 20 zł, znaczy jest 21, a ma być jeszcze 20 zł i 50 groszy, tak? I chodzi mi właśnie o to, czy jeżeli mówimy o tej stawce 20 zł i 50 groszy, to będzie ona również obowiązywała od 1 maja? Ta stawka, panie radny, nie będzie obowiązywała od 1 maja, ponieważ tą różnicę, czyli te 50 groszy, które proponujemy za kompostowniki na swoim terenie, będą tak obowiązywały zgodnie z tą nową uchwałą, czyli od 1 czerwca. Aha. Natomiast stawka za odbiór odpadów od 1 maja 21 zł. Rozumiem. Pełne. Kolejne pytanie, punkt 22. Wystąpiono z pismami do Archiwum Państwowego w Stargardzie w sprawie wydania zaświadczeń na temat prowadzenia gospodarstwa rolnego. Czy mógłby pan wyjaśnić, dlaczego zwracamy się do Archiwum Państwowego? Ja rozumiem, że najstarsze dokumenty gminne są przekazywane do Archiwum Państwowego, ale to oznacza, że nie mamy w ewidencji gminnej części nieruchomości niezabudowanych? Obowiązuje nas przepis archiwizacji dokumentów i w związku z tym, że rolnicy, którzy przechodzą na emeryturę, bądź też obecnie młodzi, pracowali na tych gospodarstwach, będąc młodocianymi, mogą skorzystać z dopłaty stażowej i tak dalej. W związku z tym my te wszystkie dokumenty tych byłych rolników mamy w archiwum w Stargardzie, zgodnie z przepisami prawa. I od nich możemy jedynie pozyskać, to są tak naprawdę dokumenty papierowe, których my nie posiadamy, a w systemach komputerowych nikt w Polsce też takiej archiwizacji nie robił. Rozumiem. To jest z automatu, średnio jedno, dwa zapytania miesięcznie wysyłamy. Ostatnio, o, pani radna Posuraj, występowała wcześniej pan Czyszek. No to mówię, to są sytuacje, jedno, dwie sytuacje w miesiącu. Rozumiem. Dziękuję. Panie Wójcie, punkt 46. Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w celu publicznym polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej. Chodzi o działki 714 i 746. I 327 przez 8 w obrębie ewidencyjnym Tetyń. Czyli mam rozumieć, że są to nowe nieruchomości zabudowane, które mają być podłączone do systemu kanalizacyjnego? Nie, nie, nie. Panie radny, już wyjaśniam. Otóż proszę państwa, rurociąg tłoczny pomiędzy miejscowością Załęże a Tetyń do przepompowni miał pierwotny przebieg z 2006 roku zaprojektowany i w pozwoleniu na budowę ujęty po działkach prywatnych. W związku z tym, że jedna osoba mająca dwie działeczki nie wyraziła jednak zgody, ponieważ teraz dopiero to na papierze wszystkie zgody uzyskiwaliśmy, musieliśmy zmienić przebieg trasy tego rurociągu tłocznego. To znaczy zeszliśmy z działeczki, z dwóch działek tego pana, o 2 metry przesunęliśmy się na działkę drogową. To jest wzdłuż tej drogi powiatowej. I w związku z tym wystąpiliśmy do starostwa wcześniej wydaliśmy decyzję celu publicznego, wystąpiliśmy do starostwa o pozwolenie na budowę. To jest odcinek raptem około chyba 80 parę metrów. Rozumiem. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie dotyczy
punktów 67 i 68. Z tego co widzę, chodzi tutaj o rewitalizację społeczną. Zarówno w jednym, jak i w drugim punkcie. W pierwszym chyba solary, a w drugim boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Mielnie. Ja mam tylko pytanko takie związane z procedurami, bo z tego co orientuję się, to Fundacja Pokolenia Tetyń 62 związana jest między innymi z działalnością samorządową również członków Rady. Czy to nie stanowi problemu kompetencyjnego, jeżeli chodzi o realizację tego przedsięwzięcia? Panie Robercie, odpowiem. Do tej pory nie mieliśmy jakichkolwiek uwag. Jest to nieorganizowane przez samorząd gminy, to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, tylko przez spółkę 4C Centrum Ekonomii Społecznej, spółka z OO. I tak bierze gmina nasza w tym udział i cztery sołectwa. Natomiast my jako samorząd nie prowadzimy tych projektów. Czyli nie ma żadnego konfliktu. Nie ma konfliktu, tym bardziej, proszę Państwa, to już było wyjaśniane za poprzedniej kadencji, gdzie poprzedni radny, pan Henryk Kuca, doniesienie zrobił do prokuratury, że inna organizacja, stowarzyszenie na terenie naszej gminy w tym uczestniczy. I nikt nie zarzucił absolutnie, i to też przewodniczącym tego stowarzyszenia był radny, nikt nie zarzucił, że jest to jakiś konflikt interesu. Nie ukrywam, jest to spółka 4C, która wygrała projekt w Urzędzie Marszałkowskim i ona wzięła pod opiekę te gminy, które posiadają program rewitalizacyjny, a jednocześnie w Urzędzie Marszałkowskim są wskazane gminy, które no, w jakiś sposób są wykluczone społecznie pod każdym względem, czy to ekonomicznym, informatycznym, czy też finansowym, czy jakimkolwiek innym. Nasza gmina załapała się, to jest chyba 17 czy 18 takich gmin w województwie i oni ten program realizują już tak naprawdę drugie rozdanie. Wcześniej też po 20 tysięcy na każdy z projektów, czyli te cztery miejscowości. W tej chwili to samo, a te stowarzyszenia służyły tylko i wyłącznie temu, żeby wydatkować te pieniążki poprzez, no takie było zalecenie, poprzez stowarzyszenie, nie bezpośrednio na sołectwo, nie bezpośrednio na urząd gminy, tylko no takie wskrzeszanie stowarzyszeń, żeby to było po prostu bardziej publicznie. Ponieważ w tamtej kadencji, pamiętacie Państwo, kółka rolnicze nam to rozliczały ten projekt tylko i wyłącznie dlatego, że trzy przetargi ta firma 4C robiła i nikt się nie zgłosił, żeby ten projekt zrealizować. Natomiast w tym roku też 4C to realizuje i też nikt chętny nie jest. No nie dziwię się, ponieważ Stowarzyszenie Spyżyc nie będzie chciało wchodzić w taki projekt, na którym nie może zarobić. Bo to jest tak naprawdę tylko wystawienie faktury, rozliczenie się z 4C i tak dalej. Więc dziękuję bardzo. Ja tylko się cieszę, że te nasze fundacje czy stowarzyszenia chciały się w to zaangażować. No i tak, w ten sposób, gdybyśmy nie mieli stowarzyszenia lub fundacji, która by to rozliczała i realizowała ten projekt, to nie moglibyśmy pozyskać tych środków finansowych. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma uwagi? Proszę, pan radny Zybała. Znaczy, proszę Państwa, chciałem uściślić po prostu. Fundacja ma podpisaną umowę wsparcia poprzez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznych, ta ze Szczecina, czyli tak zwany OWES, czy 4C, powiedzmy spółka. I po prostu realizujemy wspólne te zadania. Oni nam przedstawiają po prostu kierunek, środki, które posiadają i my po prostu w jakiś sposób to realizujemy, tą współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania, uwagi do sprawozdania
Jeżeli nie ma, przechodzimy do przyjęcia informacji o pracy. Proszę jeszcze pan radny. Miałem wcześniej taki punkt 49. Teraz przejdę, bo chodzi o opracowanie tych projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I w tym punkcie opracowania jest analiza gruntów rolnych klasy 1-4. I pytanie jest takie właśnie, czy analiza tych gruntów będzie się odbywała na zasadzie, że powiedzmy osobowe, powiedzmy działki, właściciele mogliby zgłaszać, powiedzmy, sposób jak gdyby zmiany czy coś takiego, jeżeli chodzi w tym planie i no ja nie wiem, kto to będzie przeprowadzał w ogóle. To jakaś osoba, która no, ma uprawnienia i czy można by było coś takiego zgłaszać, taki problem, że chciałbym na przykład zmienić, ale nie zmienić, tylko ustanowić jak gdyby klasę gruntu. Szanowni Państwo, to nie chodzi o zmianę klasy gruntu, ponieważ grunt, jeżeli jest czwartą klasą, to będzie czwartą klasą, natomiast chodzi o zmianę przeznaczenia. W związku z tym, że robimy procedurę zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i wkładamy tam zwłaszcza to, co nas najbardziej interesuje, działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe, to no niestety, ale musimy zmienić przeznaczenie tych działek, czyli z działki rolnej na działkę budowlaną, nie klasę gruntu. Należy zrobić analizę, wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego, zaopiniować ewentualną możliwość ilości hektarów do zmiany przeznaczenia i następnie występuje się do Ministerstwa Rolnictwa, które albo przyjmie tą propozycję, albo nie przyjmie. Im więcej gruntów zamieniamy w obrębie danej miejscowości na działki budowlane, tym myślę, że jest lepiej. Nawet jeżeli działka jest budowlana, zmieniona, a jest wykorzystywana nadal rolniczo, to właściciel nie płaci jako działka budowlana, tylko wykorzystanie rolnicze. Natomiast w momencie, gdy zagospodaruje tą działkę, czyli postawi dom, wtedy zmiana opłat następuje, bo jak wiemy, od działek budowlanych są większe opłaty, podatki. Znaczy ja przepraszam, bo może się źle to zrozumiałem, bo te słowa, powiedzmy, grunty pierwszej i czwartej klasy jak gdyby mnie zmyliły, ale panie wójcie, pan wie o tym właśnie, że klasa gruntu powoduje to później przy przekształceniach, że ponosimy koszty, jeżeli ktoś prowadzi działalność i chce zmienić na grunt na cele inne, czyli budowlane, powiedzmy, czy inwestycyjne. Ale to się dzieje w momencie, gdy zainwestuje w tą działkę. Jeżeli nie zainwestuje, nadal rolniczo utrzymuje, czyli ma jakąś trawę, trawnik, zboże, warzywa, to nadal użytkowanie jest rolnicze i wtedy opłaty go nie interesują. Natomiast jeżeli chce się budować na terenach rolniczych, które są przekształcone na budowlane, to jest automat. Wszyscy w Polsce płacą w związku z tym za odrolnienie. To znaczy ja tak zrozumiałem gdyby ten punkt, że przy tej okazji powiedzmy, no bo może niektórzy się nie zgadzają gdyby z klasą ziemi, no bo ja mówię przede wszystkim o zasobach, mówimy o rolniczych, ziemi rolniczej, ale mówimy o tych gospodarstwach w ogóle, nie? Tam gdzie jest ta w klasie ziemia i najczęściej właśnie później przy tych przekształceniach musimy płacić podatek do Urzędu Marszałkowskiego. Tak, ale w momencie zainwestowania. Jak wybuduje dom, tak, no to jest, wszyscy tak mają. Wszyscy tak mają. W całej Polsce. I nie ma od tego po prostu ucieczki. Chyba że na zasadach wcześniejszych działka już była przekształcona i już jest budowlana, no wtedy nie płaci. No ale ta klasa ziemi jak gdyby jest wpisana już od wielu, wielu lat i no czasami przy czwórce powiedzmy, no nie ma takiej sytuacji, że trzeba płacić ten podatek. Ale żeby można było się wybudować na klasie gruntu 4, 3, 2, 1, to odrolnienie w procedurze planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi być wykonana.
musi być wykonana. Natomiast ja mówię cały czas, ten rolnik, który będzie miał zmienioną przeznaczenie w planie, tylko w planie, jeżeli nie będzie się budował, on płaci normalny podatek i nie musi odralniać. Może i do końca życia być na budowlanym, ale faktycznie rolniczo opłacać podatki, bo jeżeli tam się nie będzie budował, no to nie. Jeżeli, proszę Państwa, no to są przepisy, które obowiązują całą Polskę i od tego nie uciekniemy. Oczywiście możemy zmniejszyć zakres miejsc pod budownictwo, na przykład mieszkaniowe, no wtedy niektóre osoby nie będą mogły po prostu wybudować na swoim terenie domu czy innego budynku. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze zgłaszał się pan radny Łukasz Poseniak, proszę. Panie wójcie, punkt 81. Ładnie tu wójt opisał to, co dziewczyny zdobyły, a chciałbym się dowiedzieć, kiedy mogłyby się spodziewać jakichś pieniążków za te swoje osiągnięcia. Panie radny, odpowiadając na punkt 81, tak naprawdę to nie opisał wójt, tylko pan, który prowadzi ten klub, bo wójt aż tak by się nie rozpisywał. Ryka Wizjan po bardzo dobrym turnieju niestety przegrała walkę o brąz. Wójt przedstawiłby suchą informację, ale oczywiście korzystamy z materiałów, które nam dostarczają pan Amczak w tym przypadku. Natomiast odpowiadam tak, panie Łukaszu, na ostatniej komisjach mówiliśmy o tym, że wprowadzimy teraz na tą sesję stypendialny ten fundusz. Niestety nie wyrobiliśmy się, po prostu mamy tak dużo obłożeń. To jest akurat sprawozdawczy okres, dużo inwestycji, przetargów, wszystkiego i osoby są zaangażowane w to wszystko. Już mamy przygotowany projekt uchwały sportowej, natomiast też nie chcemy, chcemy za jednym razem załatwić sprawę też i za wyniki w nauczaniu. W związku z tym będą te dwie uchwały, które już na pewno wejdą na kolejną sesję, to mogę już obiecać na pewno, z tym, że będziemy chcieli wprowadzić przyznanie tych stypendiów z terminem wstecznym. Żeby oczywiście już młodzież, dzieci nie traciła, ewentualnie zwiększyć kwotę, tak żeby wyrównać im to, co wcześniej powinni dostać. Tak, nasza wina, nie wyrobiliśmy się po prostu jako urząd. Za co przepraszamy. Tak dla jasności, od kiedy wyrównanie by mogło być? Od jakiego miesiąca? Od momentu, jak uchwałę podjęliśmy, to co wprowadziliśmy w te stypendia, tą kwotę chyba 10 tysięcy do naszego budżetu, to od tego momentu lub po prostu od danego dnia, jak wejdzie uchwała, ale już wtedy większą kwotę, żeby wyrównać po prostu. To już będzie od komisji zależało, jaką drogę wybierze. A przypominam, że chcemy, żeby oceny tych wniosków stypendialnych oceniała komisja oświatowa. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zapytania do informacji? Na ten moment nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu przyjęcia informacji o pracy wójta z okresu międzysesyjnego. Przechodzimy do głosowania.
Informacja wójta z okresu międzysesyjnego została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Wydatki poniesione na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych za rok 2020. Otwieram dyskusję. Proszę. Nie widzę. Nie ma stanowiska. No dobrze. Stanowisko Komisji Oświatowej? Pozytywne. Dziękuję. Komisji Budżetowej? Pozytywne. Rewizyjnej? Skargi wniosków pracowała? Nie. Dobrze, dziękuję. Przypominam mikrofon. To jest potrzebne. Jesteśmy przy dyskusji. Nie widzę głosów, także przechodzimy do punktu przyjęcie informacji. Wydatki, przechodzimy do głosowania nad, znaczy przyjęcia informacji nad wydatkami poniesionymi na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych za rok 2020. Proszę o głosowanie. Dobrze, dziękuję. Informacja została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2020. Stanowisko Komisji Oświatowej. Komisja nie zajęła stanowiska. Dziękuję. Komisja Budżetowa. Pozytywne. Dziękuję. A rewizyjna? Pozytywne. Dziękuję. Skargi wniosków pracowała? Nie. W takim razie otwieram dyskusję. Proszę. Nie widzę osób zgłaszających się do dyskusji. W takim razie przechodzimy do przyjęcia sprawozdania. Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2020. Proszę o głosowanie. Sprawozdanie zostało przyjęte, 9 głosów za, 1 przeciw, 4 się osoby wstrzymały. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat. Działka numer 84/5. Stanowisko Komisji Oświatowej. Pozytywne. Dziękuję. Komisji Pozytywne. Rewizyjnej. Pozytywne. Dziękuję. Czy o skargi wniosków pracowała? Nie. W takim razie, panie wójcie, proszę o wprowadzenie do uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tak naprawdę przed państwem blok uchwał w sprawie dzierżaw lub też przedłużenia dzierżaw, blok uchwał 10. Najczęściej są to działki warzywne bądź dwie w tym przypadku pod garaże. Natomiast wszystkie te uchwały były analizowane na posiedzeniu komisji, czy to budżetowej, czy rewizyjnej, czy też oświatowej i wszystko dogłębnie było już przeanalizowane. Dziękuję. Dobrze, dziękuję panie wójcie. Otwieram dyskusję do projektu uchwały. Nie widzę głosów.
W takim razie przechodzimy do uchwała Rady Gminy w Kozielicach w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat. Paragraf pierwszy wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat dla części działki 84/5 będącą własnością gminy Kozielice. Paragraf drugi wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres 3 lat dla działki numer 84/5 o powierzchni 24 metry kwadratowe w obrębie Siemczyn, gmina Kozielice. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 9, przepraszam. Jest to projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat, działka 84/5. Proszę, stanowisko Komisji Oświatowej. Pozytywne. Dziękuję. Budżetowej. Pozytywne. Dziękuję. Rewizyjnej. Pozytywne. Dziękuję. Pan wójt już to wytłumaczył, także tylko spytam formalnie, czy są pytania do projektu uchwały. Proszę, pan radny Sójka. Ja mam tylko jedno pytanie, bo tak patrzę, że działka, którą przed chwileczką przegłosowaliśmy, to jest 84/5. Ta, którą w tej chwili głosujemy, to jest 84/5 i następna też jest 84/5. Czyli to tak naprawdę dotyczy wszystko jednej dużej działki, rozumiem. Szanowni Państwo, na komisjach tłumaczyliśmy, w miejscowości Siemczyn, na prawo od starych bloków, jest grunt gminny przy tych zburzonych sześciorakach i mieszkańcy Siemczyna chcą po prostu zagospodarować ten teren. Jest to jedna większa działka, 84/5. Natomiast ci Państwo, którzy chcą dzierżawić bądź przedłużać dzierżawy, no w metrach wydzierżawiają. W tym przypadku mówimy, ta poprzednia uchwała to 24 metry kwadratowe na garaż. W tym przypadku też na garaż 24 metry. Natomiast rolnicze użytkowanie podwarzywka, no to już wiadomo, to są większe areały, 190, 300 metrów, 250 w uzasadnieniu do uchwały jest opisane. Tak będą się powtarzać te same numery działek. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy w Kozielicach w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat. Paragraf pierwszy wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat dla części działki 84/5 będącą własnością gminy Kozielice. Paragraf drugi wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres 3 lat dla działki numer 84/5 o powierzchni 24 metry kwadratowe w obrębie Siemczyn, gmina Kozielice. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat. Działka 84/5. Proszę, stanowisko Komisji Oświatowej. Pozytywne. Dziękuję. Budżetowej. Pozytywne. Dziękuję. I rewizyjnej. Pozytywne. Dziękuję. Nie pytam skargi wniosków, bo nie debatowały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy w Kozielicach w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat.
Paragraf pierwszy wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat dla części działki 84/5 będącą własnością gminy Kozielice. Paragraf drugi wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres 5 lat dla działki numer 84/5 o powierzchni 190 m2 obrębnie Siemczyn, gmina Kozielice. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat. Działka 84/5. Proszę, stanowisko Komisji Oświatowej. Pozytywne. Dziękuję. Budżetowej. Pozytywne. I rewizyjnej. Pozytywne. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzę do uchwały. Uchwała Rady Gminy w Kozielicach w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat dla części działki 84/5 będącą własnością gminy Kozielice. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres 10 lat dla działki numer 84/5 o powierzchni 400 m2 w obrębie Siemczyn, gmina Kozielice. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejny projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat. Proszę, stanowisko Komisji Oświatowej. Pozytywne. Dziękuję. Budżetowej. Pozytywne. Dziękuję. I rewizyjnej. Pozytywne. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy w Kozielicach w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat dla części działki 437 będącą własnością gminy Kozielice. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres 5 lat dla działki numer 437 o powierzchni 60 m2 w obrębie Kozielice gmina Kozielice. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu, 13. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat, działka 437. Proszę, stanowisko Komisji Oświatowej. Pozytywne. Dziękuję. Komisji Budżetowej. Pozytywne. Dziękuję. I Komisji Rewizyjnej. Pozytywne. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy w Kozielicach w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat. Paragraf pierwszy wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat dla części działki 437 będącą własnością gminy Kozielice. Paragraf drugi wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres 5 lat dla działki numer 437 o powierzchni 300 m2 w obrębie Kozielice, gmina Kozielice. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat, działka 52. Proszę, stanowisko Komisji Oświatowej. Pozytywne. Dziękuję. Budżetowej. Pozytywne. Dziękuję. I rewizyjnej. Pozytywne. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę, pan radny Sójka. Panie wójcie, ja chciałbym się dowiedzieć dokładnie, gdzie leży działka numer 52. Działka 52, tak? To jest 52. Znajduje się za oczyszczalnią ścieków w Kozielicach. Na Łozice jadą. Czyli od strony Łozic. Tak, tak, tak. Tam zawsze mieliśmy chaszcze, bałagan, a w tej chwili zadbany teren. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy w Kozielicach w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat dla części działki 52 będącą własnością gminy Kozielice. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres kolejnych 3 lat dla działki numer 52 o powierzchni 0,43 hektara w obrębie Kozielice, gmina Kozielice. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o przystąpienie do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat, działka 441. Stanowisko Komisji Oświatowej. Pozytywne. Dziękuję. Komisji Budżetowej. Pozytywne. Dziękuję. I Komisji Rewizyjnej. Pozytywne. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę, pan radny Sójka. Panie wójcie, to samo pytanie. Działka 441. Panie radny, jest to działka, spoglądając tutaj od strony szkoły, po lewej stronie od cmentarza. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy w Kozielicach w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat dla części działki 441 będącą własnością gminy Kozielice. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres kolejnych 5 lat dla działki numer 441 o powierzchni 0,564 tysięczne hektara w obrębie Kozielice, gmina Kozielice. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat, działka 144. Proszę, stanowisko Komisji Oświatowej. Pozytywne. Dziękuję. Pozytywne. Dziękuję. I rewizyjnej. Pozytywne. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę, pan Robert Sójko. Panie wójcie, to samo pytanie. 15 punkt. Skrzypczyńska. Obok posesji pani Skrzypczyńskiej jest kawałeczek terenu przed. Problem polega na tym, że ja nie wiem, gdzie mieszka pani Skrzypczyńska. Świetlica, a na lewo mieszka pani Skrzypczyńska na narożniku i takie przy jej gospodarstwie powiększenie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy w Kozielicach w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat dla części działki 144 będącą własnością gminy Kozielice.
Paragraf drugi wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres kolejnych 5 lat dla działki nr 144 o powierzchni 300 m2 w obrębie Załęży, gmina Kozielice. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 17. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat. Działka 437. Proszę stanowisko Komisji Oświatowej. Pozytywne. Dziękuję. Komisji Budżetowej. Pozytywne. Dziękuję. I Komisji Rewizyjnej. Pozytywne. Dobrze. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy Kozielicach w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 10 lat. Paragraf pierwszy wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat dla części działki 437 będącą własnością gminy Kozielice. Paragraf drugi wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres kolejnych 10 lat dla działki nr 437 o powierzchni 300 m2 w obrębie Kozielice, gmina Kozielice. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, przystępujemy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Szanowni Państwo, ogłaszam 10 minut przerwy. 10.
Panie radny, proszę już o spokój. Przerwa była troszeczkę dłuższa. Wznawiam obrady 28 sesji Rady Gminy po przerwie. Przechodzimy do punktu 18. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłat z tej stawki tej opłaty. Proszę Panie Wójcie o wprowadzenie do uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, projekt uchwały w sprawie wyboru do ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty był procedowany na posiedzeniach komisji. A tak naprawdę co ma na celu zmiana? Proszę Państwa, przede wszystkim naprawienie uchwały, która została przyjęta w roku 2019. Czyli ta pierwsza nasza uchwała. Nie zmieniamy w tej zmianie dzisiejszej kwoty, dalej pozostajemy na bazie 21 zł, natomiast chodzi o to, że ustawa nie przewiduje możliwości segregowania bądź niesegregowania śmieci. Ustawa przewiduje tylko i wyłącznie odbiór odpadów komunalnych, w domyśle czytaj, wyłącznie segregowanych. W związku z tym my wcześniej, we wcześniejszej uchwale z 19 roku mieliśmy, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości tam było wtedy 17 zł miesięcznie od mieszkańca, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. To jest niepotrzebny zapis. Nie ma jeśli. Proszę Państwa, następnie ta podwyższona opłata, którą wtedy mieliśmy 34 zł, obecnie 42 zł, też nie zapisów, domysłów segregowanych, nie, to jest podniesiona opłata za to, że nie wywiązuje się z obowiązku tego właśnie wcześniej segregowania. Proszę Państwa, i w tej całej uchwale, ja zresztą przedstawiałem na każdej z komisji, wskazywaliśmy, jakie zmiany doprowadzamy i w poszczególnych tam dalej punktach. Ale też w tej uchwale z 19 roku pominęliśmy, chociaż wiadomo, Pan Wojewoda opublikował, Regionalna Izba zatwierdziła tu naszą uchwałę, jednego obowiązkowego punktu nie nanieśliśmy, czyli obniżkę za posiadanie na swoim, na swojej działce kompostownika. To ustawowy taką ulgę zaproponować mieszkańcom 10 groszy, czy 50, czy złotówkę, czy 5 zł, czy 10, ale jakąś ulgę musimy zastosować. Dlatego zaproponowałem 50 groszy, proszę Państwa, ponieważ mieszkańcy część i tak oddają na kompostownik, a część bioodpadów oddają do worka. Więc gdyby wszystkie bioodpady były na kompostownik odkładane, tak, wtedy nawet warto tym ludziom po 3 zł czy tam 4 zł dać większą ulgę, żeby ich zachęcić. Natomiast jeżeli i tak bioodpady są oddawane do worków, to przynajmniej te 50 groszy zaproponował. I to wszystko na temat tej uchwały. W związku z tym, Panie Przewodniczący, będzie obowiązywać od 1 czerwca i dlatego od 1 czerwca też ta ulga dla mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję Panie Wójcie. W takim razie stanowisko Komisji Oświatowej. Pozytywne. Dziękuję Komisji Budżetowej. Pozytywne. I Komisji Rewizyjnej. Pozytywne. Dziękuję. Otwieram dyskusję do projektu uchwały. Czy są pytania? Proszę. Proszę Pani Radna Wnuk. Ja mam tutaj pytanie odnośnie tej uchwały, która straciła, tak jak tutaj Pan Wójt nam powiedział, swoją moc, a na podstawie jakiej uchwały w maju będziemy pobierać? Pan Wójt, Pani Radna nie powiedział, że jakakolwiek uchwała straciła moc, obowiązuje z roku 19, obowiązuje, nie przełączamy, obowiązuje z roku 19 w pewnym zakresie i teraz zostanie na tej sesji nadzwyczajnej w części te zmiany, natomiast
wszystkie obydwie te uchwały stracą moc od 1 czerwca, te czyli wcześniejsze. Czyli nie straciła mocy ta uchwała? Nie, ta kwota na dzień dzisiejszy. Bo ona tam jest zapisana nadal przez... Tak, tak. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy w Kozielicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Paragraf pierwszy. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach położonych na terenie gminy Kozielice, zgodnie z którą opłata ta stanowi iloczyn osoby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie artykuł 6 kodeksu ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 13 września 96 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dziennik ustaw z 20 roku, pozycja 1439, pozycja 2361, określonej w paragrafie drugim niniejszej uchwały. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 21 zł miesięcznie od mieszkańca. Punkt drugi. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 42 zł miesięcznie od mieszkańca, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Paragraf trzeci. Wprowadza się zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, kompostującymi w przydomowych kompostowników bioodpady stanowiące odpady komunalne. W takim przypadku wysokość opłaty, o której mowa w paragrafie drugim, punkt pierwszy, pomniejszona zostanie o 0,50 zł miesięcznie od mieszkańca. Paragraf czwarty. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od pojemnika lub worka o określonej pojemności. Jeden pojemnik o pojemności 120 litrów 6,30 zł. Dwa, pojemnik 240 litrów 12,60 zł, pojemnik 660 litrów 34,90 zł, pojemnik 1100 litrów 58,20 zł, zaworek o pojemności 120 litrów 6,30 zł. Punkt drugi, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od pojemnika o określonej pojemności, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Pierwszy pojemnik o pojemności 120 litrów 25,20 zł. Drugie pojemnik o pojemności 240 litrów 50,40 zł. Trzecie pojemnik o pojemności 660 litrów 139,60 zł. I czwarty pojemnik o pojemności 1100 litrów 232,80 zł. Piąte, za worek o pojemności 120 litrów 25,20 zł. Punkt trzeci. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie w części roku, w wysokości 181,90 zł za rok od nieruchomości. Czwarte. Ustala się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w wysokości 363,80 zł za rok od nieruchomości. Paragraf 5. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość o tej zamieszkały mieszkańcy, a w części nieruchomości, której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstaje odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z paragrafem drugim i czwartym. Paragraf szósty, punkt pierwszy. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w paragrafie drugim, ustęp pierwszy. Drugie, ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Trzecie,
miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie ilości pojemników o określonej pojemności i stawki określonej w paragrafie 4 ustęp 1 3a opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których znajduje się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele nierekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, stanowią roczną zryczałtowaną opłatę. Czwarte, wzór deklaracji, o której mowa w ustępie 2, określa odrębna uchwała. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf 8. Traci moc uchwała nr 12/76/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz uchwała nr 27/169/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2021 roku. Przechodzimy do głosowania. Uchwała została przyjęta, 12 głosów za, 1 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Pani Wioleta już nie głosuje, gdyż musiała nas opuścić, także uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozielice. Stanowisko Komisji Oświatowej. Pozytywne. Dziękuję. Z Komisji Budżetowej. Pozytywne. Dziękuję. I Komisji Rewizyjnej. Pozytywne. Dziękuję. Proszę Panie Wójcie o wprowadzenie do projektu uchwały. Szanowni Państwo, projekt uchwały był przedstawiany na komisjach. Jak co roku taka uchwała, czyli taki program Rada Gminy musi przyjąć. W naszym przypadku tak naprawdę za dużo nie zmienia się, co roku jest podobny program. Najważniejsze, że bezdomne zwierzęta mamy gdzie odstawić. Podpisaną mamy umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. W tym przypadku chodzi o Trzciankę. No i to wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę, czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy Kozielice w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozielice. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozielice na rok 2021. Paragraf drugi. Rada Gminy Kozielice określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych. Punkt pierwszy, zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy. Punkt drugi, zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych. Punkt trzeci, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Punkt czwarty, edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Paragraf trzeci, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest przez następujące działania gminy. Punkt pierwszy, odławianie z terenu gminy zwierząt bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostawionych bez opieki właściciela i przewożenie ich do schroniska Fundacji Zawsze Razem, ulica Marii Konopnickiej 62, Trzcianka, z którą gmina posiada podpisaną umowę na przyjmowanie bezdomnych psów i kotów wolno żyjących.
Punkt pierwszy, punkt drugi, umożliwienie przekazywania pod tymczasową opiekę gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych, zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu i tym podobne, straciły właściciela. Punkt trzeci, zapewnienie opieki weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom złapanym na terenie gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela, prawo prowadzone będzie przez schronisko Fundacji Zawsze Razem. Punkt czwarty, poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką gminy. Punkt piąty, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt przez schronisko Fundacji Razem. Punkt szósty, uruchomienie w urzędzie gminy lub innej instytucji lub organizacji, której gmina powierzy to zadanie punktu informacyjnego do spraw interwencji w sprawach zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicielami nie ustalono przy przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się zwierzętach i tym podobne. Punkt siódmy, zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom poprzez ich dokarmianie. Paragraf czwarty. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez następujące działania gminy. Punkt pierwszy, prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i humanitarnymi traktowania zwierząt. Punkt drugi, wykonanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych przez podmiot, w którym gmina umowę. Punkt trzeci, współpraca kotów żyjących w tym zakresie ograniczenia ich rozrodności, z którymi gmina podpisze porozumienie. Punkt czwarty, umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk i zachęcenie właściciela, aby w najbliższym z możliwych terminów po porodzie zostały poddane sterylizacji na koszt właściciela. Punkt piąty, umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów wolno żyjących kocie oraz zachęcanie opiekunów do ich sterylizacji poprzez zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym w zakresie. O, uciekło mi. Przesunęło się, przepraszam bardzo, bo się za mocno przesunęło. Nie. Dobrze. Paragraf piąty. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez następujące działania gminy. Punkt pierwszy. Współpraca z instytucjami organizacyjnymi pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków dla aktywizacji mieszkańców gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach. Paragraf szósty. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne Kozielice 12. Paragraf siódmy. Rada Gminy Kozielice, uchwalając budżet Gminy Kozielice, zapewniła w nim środki finansowe na realizację zadań gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w wysokości 12 tysięcy złotych, które zostaną wydatkowane w sposób określony w ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w dzienniku urzędowym województwa zachodniopomorskiego. Przechodzimy do głosowania. Można, ale nie chciałbym, żeby ktoś zarzucił, bo sesja jest nagrywana, oczywiście transmitowana i wiem, że jest kilka osób, które śledzi tę sesję na bieżąco i nie chciałbym, żeby później nie było, że nie wiemy, czego dotyczyła treść uchwały. Proszę, Pani Moniko. Ja bardzo chciałam podziękować, bo ostatnio są publikowane uchwały i informacja na stronie Kozielice, także tutaj ludzie mają dostęp do tych uchwał. Jeżeli będzie to kontynuowane, to tak. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego.
Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Kozielice w ciągu drogi powiatowej. Proszę panie wójcie o wprowadzenie do uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na wniosek mieszkańców miejscowości Trzebusz wystąpiliśmy do powiatu o lokalizację przystanku na żądanie miejscowości Trzebusz, a dokładnie naprzeciw posesji państwa Cieślaków. To jest w Szczorym Poru, zwłaszcza chodzi o dowozy dzieci do szkoły. I w związku z tym powiat wystąpił do nas o uchwałę wstępnie lokalizującą ten przystanek. Uważam, że jest to zasadne. Proszę państwa, kierowcy autobusu nie wolno zatrzymywać się w miejscu nieprzeznaczonym do zatrzymywania. Rzeczywiście planowane chodniki kończą się na posesji pana Sarby, natomiast jeszcze około 500 metrów nie ma chodnika, jest to droga powiatowa. Jeżeli jest ładna pogoda i mały ruch, jest bezpiecznie, natomiast w przypadku brzydkiej pogody, zacinającego deszczu, trudno z tym małym dzieckiem iść na przystanek do centrum Trzeboża, więc myślę, że jest to zasadne, żeby tamten przystanek stanął. Dziękuję. Dziękuję. Stanowisko Komisji Oświatowej. Pozytywne. Dziękuję. Budżetowej. Pozytywne. I rewizyjnej. Pozytywne. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do uchwały. Uchwała Rady Gminy Kozielice w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Kozielice w ciągu drogi powiatowej. Paragraf pierwszy. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Kozielice wskazuje się wstępne miejsce lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości Przemysł przy drodze 1555Z w obu kierunkach na wysokości działki numer 209/1 obręb Trzebusz. Paragraf drugi. Wyznaczenie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego następuje na wniosek mieszkańców miejscowości Trzebusz. Punkt drugi. Wstępną lokalizację nowego przystanku komunikacyjnego, o którym mowa w ustępie pierwszym, wskazano na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała podlega przekazaniu do zarządcy drogi Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Wydział Dróg, celem uwzględnienia przy ostatecznej lokalizacji. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozielice. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na rok 2021. Proszę panie wójcie o wprowadzenie do uchwały. Panie przewodniczący, szanowna rado, na komisjach przedstawialiśmy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 rok, a przede wszystkim intencją tej uchwały było umożliwienie sołectwom wydawanie swoich środków z funduszu sołeckiego, ponieważ one do dzisiejszego dnia były na innym dziale, ale w związku z tym, że sołectwa już podzieliły sobie środki, muszą być wydatkowane z konkretnych działów. I dzisiejsza dodatkowa zmiana, która wynikła, o której mówiłem przy porządku obrad, proszę państwa, wynikła z tego, że miejscowość Rokity Przydarłów dostarczyła nam swój plan wydatków 16 390 zł, żeby mogli wydatkować. W tym przypadku oni zaplanowali zakup kosiarki, no to musimy te środki umieścić w konkretnym dziale. Dziękuję. Dziękuję. Stanowisko Komisji Oświatowej. Nie zajęła stanowiska do tej kwoty, bo tam była inna. No ja kwota. Rozumiem. Czyli budżetowa? Przednio pozytywnie. Dobrze, dziękuję. I rewizyjna? Pozytywnie. Dobrze. W takim razie otwieram dyskusję nad tą kwotą w tym projekcie uchwały. Proszę, czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do uchwały.